No. Uwaga, nagrywa się. Tak. Kochani, jeśli nie wiecie, co mi kupić pod choinkę, to marzę o takich papuciach domowych od Dolce & Gabbana, rękawiczkach do kąpieli i uwaga, hit sezonu, zimowe zaślepki do uszu. Co? Okay. Pani Klimas, takie mam pytanie. Co pytanie. Lubi pani dostawać pod choinkę? Jakie co prezenty? Lubię dostawać pod choinkę, takie tak. jest pytanie. Tak jest co pytanie. Lubię dostawać pod choinkę, takie jest pytanie. Tak jest pytanie. Co lubisz dostawać liczy no, się, pod choinkę? Liczy się gest. To może być, wiadomo, taki nawet najdrobniejszy gest. Pamiętam, jak dostałam samochód. Fajny, miły gest. Pamiętam, jak dostałam mieszkanie. To było, co prawda, nie na gwiazdkę, ale to też był miły gest. No i to właśnie z takich gestów składają się polskie tradycyjne święta, prawda? Także tych gestów życzę wam wszystkim jak najwięcej i jak najczęściej. Kochani, z całego swojego serduszka wysyłam wam świąteczne ciepełko. A wszystkim tym złym kobiecym elfom, które próbują podkraść mi świętego Kraśkę, tylko sugeruję, że jest to bardzo ryzykowne. Można się na tym nieźle poślizgnąć, mimo że nie ma śniegu. Wesołych świąt! Okej. Dawid, idzie gwiazdka. Powiedz, jak to jest u ciebie z prezentami? Jakie prezenty kupujesz swoim znajomym? Swoim znajomym kupuję dużo prezentów, nawet nieźle mi to idzie, ale z każdą minutą, z każdą godziną te prezenty stają się coraz bliższe i się w nich zakochuję i trudno się nimi rozstać po prostu i ich nie daję nikomu. I co dostają twoi znajomi w takim razie? Jeżeli nie dostają prezentów, to co dostają? No, dostają zaproszenie na najbliższy pokaz mojej kolekcji, który nie wiadomo, czy się odbędzie, ale liczy się gest, prawda? Wiadomo, wiadomo, od tego są święta. Tak, dokładnie. Załóżmy, że mam kolegę w pracy, który powiedzmy, że bardzo fajnie się ze mną koleguje i ja chciałbym tą relację cały czas utrzymać na takim koleżeńskim poziomie. Czy to jest możliwe? Czy to się w ogóle udaje? Czy to wypada w ogóle kolegować się z kimś w pracy i po pracy? Jak to w ogóle po prostu pogodzić ze sobą? To jest moje pytanie do pana jako znawcy kobiet i mężczyzn. Oczywiście istnieje coś takiego jak przyjaźń pomiędzy mężczyzną a kobietą, bo czy coś złego jest w tym, że twoja koleżanka z pracy wysyła ci bardzo odważne selfie i prosi, żebyś nikomu o tym nie mówił? Czy jest coś złego w tym, że stajesz się powiernikiem dla tej drugiej osoby? Czy jest coś złego w tym, że pomagasz wybrać jej bikini po pracy? Czy jest coś złego w tym, że pomagasz skręcić jej łóżko, bo nie umie? No bo nie umie, dokładnie. Więc polecam twojemu koledze z pracy bycie bardziej odważnym, bo może sobie na więcej pozwolić. Tak mi się wydaje, z doświadczenia. Jesteś gotowa na bal? Aha. Tylko pamiętaj, że błyszczek zniknie przed 12. Aha. Także pilnuj się. No. Nie robimy rybki. Nie robimy rybki! Przyjdź na następny pokaz, który odbędzie się jesienią w Soho. Pokażę ci wszystko w zasadzie, co będziesz chciał zobaczyć. Pokażę ci moje biuro. Także zobaczymy wtedy.